Korzystając z okazji, że na kilka dni udało się wyjechać na spływ na Czarnej Hańczy, postanowiłem przetestować sprzęt podwodny. Tu padł wybór na firmę Sony. Udało mi się do testu otrzymać obudowę podwodną SPKHCE. Jak się okazało, akurat obudowa służy do bardzo wielu typów kamer. Jest to związane z tym, że kamerę montujemy na takiej stopce i wkładamy razem z tą stopką do obudowy. Przed wejściem z kamerą do wody i przed nakręceniem filmików trzeba jeszcze zabezpieczyć urządzenie, zabezpieczyć obudowę, a dokładnie jej uszczelkę takim specjalnym preparatem, który też dostajemy w komplecie razem z pudełkiem ze wszystkimi rzeczami. Tak więc po zdjęciu tej uszczelki trzeba ją dokładnie nasmarować dookoła. Sprawdzić, czy nie mam gdzieś na obudowie jakichś pyłków też. Jeśli są, to wyczyścić. Tak, żeby po zamontowaniu kamery do środka i zakładamy tę oto uszczelkę. Po zamontowaniu kamery na tej stopce trzeba przekręcić wyświetlacz do środka. Kamerę mocujemy do obudowy podwodnej za pomocą tego specjalnego kabla. Od razu urządzenie wykryło. Teraz na specjalnych szynach wsuwamy kamerę do środka. Zamykamy.